bardzo dobrze, że będzie ziemia obiecana, ponieważ pan Andrzej Wajda bardzo ubolewał, że za oceanem, no w szczególności w Stanach, nie wiem jak to było w Kanadzie, ale w Stanach nie był dystrybuowany film Ziemia obiecana, został zablokowany przez człowieka, który ten film, prawa do tego filmu wykupił, określił go jako film antysemicki i największe dzieło, chyba tak myślę, pana Andrzeja Wajdy nie zostało w Stanach pokazane. No, będzie pokazane wobec tego w Montrealu dla kanadyjskiej publiczności. No jest to fantastyczna też wizytówka polskiego kina, ale to wcale nie jest projekt Wajda i Ty, bo o tym projekcie będziemy mówić jednak może za kilka minut po skrócie wiadomości, żebyśmy mogły szczegółowo o nim opowiedzieć. Jeszcze chciałam zapytać o tę pani działalność. Ten projekt Wajda i Ty będzie realizowany w Polsce, ale to na razie tyle, żeby zachęcić do słuchania. Natomiast chciałam zapytać jeszcze o tę pani działalność w Montrealu. Czy udaje się pani ściągnąć tam również Kanadyjczyków na te wydarzenia? Czy ale oczywiście. Tak? Oczywiście, oczywiście. To jest, jeżeli ja coś robię, to robię przede wszystkim dla Kanadyjczyków, dlatego że cieszę się z tego, że jestem w stanie otworzyć drzwi. I także mówiłam o Gombrowiczu po francusku w Teatrze Prospero. To jest teatr normalny w Montrealu, który w roku 2006-2007 zrobiłam to wydarzenie, a w tym roku w teatrze, w takim domu kultury La Salle, dla pani burmistrzowej i dla całego w ogóle otoczenia ludzi, którzy przychodzą tam i mają swoją własną publiczność. To jest taki teatr, który ma swoją publiczność. Bardzo mi się to podobało, dlatego że nagle okazało się, że oni po raz pierwszy widzą, że my mamy i Remonda, i Sienkiewicza, i Miłosza, i Szymborską, i Chopina, i wspaniałe narodowe tańce. Także ja połączyłam to wszystko w jeden wielki, wspaniały taki spektakl i podobało się. No, nie było jednego miejsca wolnego. No, proszę bardzo, ambasador Liliana Komorowska, można powiedzieć, prawda? Dlaczego? Dlatego, że kultura, tradycja i pamięć historyczna są tymi właściwie czynnikami, które tworzą tę tożsamość, moją tożsamość. A ja jestem to członkiem diaspory przecież polonijnej i uważam, że jestem czynnym członkiem, dlatego że my przecież przekazujemy pałeczkę nowemu pokoleniu. Pani Liliano, mówi pani po polsku fantastycznie, tak jakby pani z kraju nie wyjeżdżała, wyjechała pani w 1982 roku, miała pani jednego polskiego męża, czyli Michała Urbaniaka, ale dwóch mężów po kolei, właśnie Krystiana i Brenda Pule. Tak, oni są też Polakami. Wie pani, że je zrobiłem Polakami. Jednemu podpisał... To są Kanadyjczycy. Kanadyjczycy obydwaj, tak. Francuscy Kanadyjczycy. Jednemu podpisał akt obywatelstwa Wałęsa, drugiemu Komorowski. No proszę bardzo. Albo ja z Belekim nie śpię. Dobrze, a te szczegóły dotyczące i kariery, i życia osobistego, ale przede wszystkim właśnie na początku jeszcze projektu Wajda i Ty usłyszą państwo za chwilę w Trendach Kultury. Naszym gościem jest Liliana Komorowska, aktorka, producentka i reżyserka, która przyleciała do nas z Montrealu i właśnie gości w naszym studiu. O tym już za chwilę będziemy rozmawiać, a rozmawiamy oczywiście na żywo w studiu Polskiego Radia 24. Tu Polskie Radio 24, jest 22:30, czas na informację dnia. Maja Burkowska, zapraszam. Komisja weryfikacyjna chce spotkania z ABW w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Członek komisji poseł PiS Jan Mosiński poinformował w Sejmie, że decyzja o zaproszeniu na posiedzenie komisji przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapadła wczoraj na niejawnym spotkaniu. Podczas tego posiedzenia między innymi komisja jednogłośnie przyjęła wniosek, jaki złożyliśmy wspólnie z panem posłem Pawłem Lisieckim odnośnie poświęcenia jednego posiedzenia na spotkanie z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby porozmawiać na temat tych działań operacyjnych, które były prowadzone w warszawskim ratuszu. Poseł Mosiński dodał, że w toku prac komisji weryfikacyjnej to sami pracownicy stołecznego ratusza zeznali, iż ABW prowadziła działania związane z reprywatyzacją. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz miała nawet oddelegować jednego z pracowników do kontaktu z agencją. Chcemy zadać kilka pytań przedstawicielom ABW, mówi Mosiński. Jakie materiały ABW zgromadziła, badając tą dziką, rozbandycką reprywatyzację? I nie wykluczamy, że po tym spotkaniu z szefem ABW lub delegowanym przez szefa ABW pracownikiem będziemy rozważać,
też, że w najbliższym czasie komisja zajmie się nieruchomościami przy Marszałkowskiej 43 i Poznańskiej 14. W budynkach są lokatorzy, którym, jak mówił poseł Mosiński, podniesiono czynsz o kilkaset procent, żeby ich zmusić do opuszczenia mieszkania. Prezydent Donald Trump podpisał ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec Rosji i utrudnia mu zniesienie już obowiązujących. Ustawa, która została wcześniej przyjęta przez Kongres, zaostrza także amerykańskie sankcje wobec Korei Północnej i Iranu. Ustawa nakłada nowe sankcje na Moskwę jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie i wzmacnia sankcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamę w odpowiedzi na aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Ustawa odbiera prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość samodzielnego zniesienia sankcji. Aby to zrobić, będzie musiał przedstawić uzasadnienie i uzyskać zgodę Kongresu. Wprowadzenie sankcji potęguje kryzys w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Kreml odpowiedział na nowe restrykcje nakazem zmniejszenia liczebności amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji. Tymczasem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ostrzega, że Bruksela jest gotowa odpowiedzieć na nowe sankcje Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Strażacy usuwają skutki burzy, która przeszła nad województwem podkarpackim. Odnotowali 14 zgłoszeń, większość z powiatu leżajskiego. Wezwani zostali m.in. do ugaszenia pożaru poddasza domu mieszkalnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pojawienia się ognia mogło być uderzenie pioruna. Ogień już ugaszono. W pozostałych przypadkach strażacy usuwali z dróg połamane konary drzew. Znowu zdrożały paliwa. W zależności od rodzaju cena litra paliw wzrosła od 3 do 4 groszy. Ma to związek z sytuacją na światowych rynkach paliw. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że średnio za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 4 zł 25 groszy, za litr benzyny bezołowiowej 4 zł 43 grosze, a za litr autogazu złote 90 groszy. Z zestawień izby wynika poza tym, że w tym tygodniu olej napędowy najkorzystniej tankować na stacjach w województwie śląskim, najmniej w opolskim. Benzyna, podobnie jak w przypadku diesla, jest najtańsza w województwie śląskim, najdroższa tradycyjnie już w zachodniopomorskim. Autogaz najtaniej można kupić na stacjach w województwie świętokrzyskim, a najdrożej w zachodniopomorskim. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Już w najbliższy piątek rozpoczynają się 8 królewskie arkady sztuki. Spektakle i koncerty, które odbywać się będą w każdy piątek i sobotę sierpnia w arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim, to okazja do posłuchania interpretacji muzyki dawnej i obejrzenia najnowszych dokonań Polskiego Teatru Plastycznego. Nowością festiwalu jest program przygotowany specjalnie dla najmłodszej publiczności. Dyrektor artystyczny Tomasz Taraszkiewicz zwraca uwagę na otwarty i różnorodny charakter festiwalu. Mamy z jednej strony muzykę klasyczną, a z drugiej strony mamy jazz, a więc zapraszamy ludzi w różnym wieku. To jest wszystko, oczywiście sztuka wysoka, ale ona jest dla wszystkich, dlatego jest niebiletowana, żeby każdy mógł z niej skorzystać. W czasie festiwalu wystąpi ponad 100 artystów, m.in. orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza, Sławek Jaskółkę, Sextet, Dariusz Machej, Emilian Madej oraz zespoły teatralne z Podlasia, Warszawy, Gdańska i Łodzi. Specjalnie dla najmłodszych organizatorzy przygotowali dwa spektakle: Finty Kruszki, Teatru Lalek, Mały Mi, marionetkową Celineczkę w wykonaniu grupy Łądka oraz widowisko muzyczne Dzień Dobry Muzyko, które poprowadzi Paweł Kosłowicki. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Trendy kultury. A my wracamy do rozmowy z naszym gościem, Lilianą Komorowską, polsko-kanadyjską aktorką, producentką i reżyserką. Zapowiada pani realizację projektu, który nazywa się Wajda i Ty. No, przypomnę, że pan Andrzej Wajda zmarł w październiku ubiegłego roku. Jak ten pomysł się narodził i na czym ma polegać? Ja mam bardzo dużo różnych pomysłów, które nagle strzelają zupełnie jakby piorun z jasnego nieba. To się stało w momencie, kiedy rozmawiałam z Michałem Kwiecińskim u niego w biurze. Producentem jego ostatnich filmów, który u niego w dużym takim konferencyjnym pokoju jest przepiękne krzesło gdańskie, ręcznie robione z XVII wieku, ale to jest oczywiście tylko już zrobione przez artystę gdańskiego. To jest krzesło, które zostało wręczone Andrzejowi Wajdzie na rok przed śmiercią, kiedy został honorowym obywatelem Gdańska. I każdy z honorowych obywateli dostaje klucze do miasta Gdańska i właśnie to krzesło zrobione ręcznie przez artystę. I jak ja zobaczyłam
bardzo cenne. Cenne, ale pomyślałam sobie, że dlaczego nie zrobić, żeby to było krzesło reżyserskie Wajdy. Krzesło reżyserskie Wajdy, na którym usiądzie w czasie trwania festiwalu w tym roku, usiądzie każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia na temat Wajdy, co Wajda zmienił w jego życiu, przed kamerą, za kamerą, wychodząc z kina, patrząc na wszystkie te niebywałe filmy, które on zrobił w ciągu całej swojej kariery. Uważam, że ożywić jego pamięć, szczególnie w tym roku, ponieważ to jest taki rok, w którym jest ta pustka po nim, prawda? W zeszłym roku tak pięknie żegnaliśmy go. We wrześniu właśnie w Gdyni było to pożegnanie, które zresztą obserwowałam. Było to bardzo poruszające. Oczywiście nadały to wszelkie możliwe telewizje, radio i tak dalej, ale tam, kiedy byliśmy po pokazie jego ostatniego filmu, to mieliśmy takie poczucie, że uczestniczymy rzeczywiście w czymś bardzo ważnym, że to jest taki, no właśnie swego rodzaju, no potem to odczuliśmy, że to było to pożegnanie, prawda? Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, pan Andrzej niestety zaraz później zachorował i w drodze, wracając z Gdyni, i okazało się, że właśnie film Powidoki, o którym wtedy była mowa i który był pokazywany, był jego ostatnim filmem, a to było ostatnie takie publiczne spotkanie i też pan Andrzej siedział na jakimś takim wielkim krześle później po tej uroczystości, różne osoby do niego podchodziły, się z nim żegnały. A teraz ten wybrzmiał pani... Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że ja strasznie kocham pracować z kobietami i właśnie muszę powiedzieć, że Ela Kinowska, która mieszka w Ottawie, która w tej chwili jeździ po całej Kanadzie z czerwoną kanapą, na której sadza ludzi, żeby powiedzieli, co dla nich znaczy Kanada na 150. rocznicę celebrujące Święto Kanady. To wymyśliłyśmy to jakby razem poprzez to krzesło. Nagle Ela była w zeszłym roku na festiwalu i w tym roku jedziemy obie i podnosimy ten projekt pod tytułem Wajda i Ty. I to będą takie mini wypowiedzi, króciutkie, tak? Mini króciutkie wypowiedzi, minuta dwie. Minuta dwie, które potem będą natychmiast na Facebooku dostępne, ale my chcemy zrobić z tego potem film dokumentalny, czyli wywiad jako taki będzie dłuższy, natomiast my wyciągniemy kwintesencję tego, esencję tego. Czyli filmu będzie więcej. Po prostu to będą zmontowane te wypowiedzi. Najpierw w tym projekcie Wajda i Ty, a potem powstanie z tego większy film dokumentalny. No widzę, że także tutaj panie do tego projektu doprosiły Andrzeja Pągowskiego. Tak, Andrzej Pągowski jest naszym graficzną stroną i właściwie człowiekiem, który zrobił tyle niesamowitych, wspaniałych plakatów, wielkim artystą, który będzie zresztą w tym roku obchodził swoje 40-lecie na festiwalu w Gdyni. Będą dużo bardzo jego wszystkich plakatów. Będzie specjalny pokaz i specjalna wernisaż jego. A dla pani kim był Andrzej Wajda? Dla mnie Andrzej Wajda był tym, na którym ja się uczyłam kina. Od małego, od momentu, kiedy zobaczyłam filmy takie jak Pokolenie, Mobił, Diament, Kanał i potem filmy historyczne i potem te filmy, piękne kobiece filmy jak Panny z Wilka, filmy jak Brzezina, przepiękny film. Poetycznie uczyłam się na nim poezji, historii, uczyłam się tego, co dla mnie jest polskością, tego, czego mi brakowało w Kanadzie. Otwierałam sobie komputer i po prostu musiałam się gdzieś zanurzyć właśnie, bo ja strasznie kocham kino, szczególnie właśnie kino Wajdy, dlatego że ono jest takie wymądre, że jest takie sugestywne, że jest takie piękne przy okazji. Zmysłowe bardzo. Jest bardzo zmysłowe. No, malarskie też, prawda? Bardzo, ale bardzo też artysta. Ogromny wpływ miał pan Andrzej Wajda na postrzeganie polskiej historii w świecie. Przecież Katyń, właściwie o zbrodni katyńskiej świat się dowiedział z filmu Andrzeja Wajdy. Tak jest. To była jego wielka... Tak, a ja byłam szalenie dumna z tego, że mogłam
kąpałam się w przepięknym tropiku i śpiewałam bossanowę, którą postanowiłam oczywiście, że Michał zagra muzykę, napisze muzykę i zagra główną, główną piosenkę na sam końcu. Ja śpiewałam bossanowę tego. No. Także to był taki moment w moim życiu, że grałam sobie fajną i fajnie główną rolę, a z drugiej strony pomyślałam sobie, że ten cudowny jazzman, który tak świetnie gra i w którym zawsze ta muzyka jakby była częścią jego i jest częścią jego życia, była wtedy moją, postanowiłam, że powinien zrobić jeszcze jedną rzecz, mianowicie zostać kompozytorem filmowym. I tak się stało. No i tak się stało oczywiście. Natomiast chciałabym, żebyśmy wróciły do pani początków, do tego, do tej decyzji, kiedy pani u szczytu kariery w Polsce wymieniałam pani wspaniałe role. Przypomnę, no właśnie ta między innymi rola Abigail w Czarownicach z Salem w reżyserii Zygmunta Hibnera i pani tam grała z wielkimi też gwiazdami polskiego kina, wielkimi aktorami polskiego kina, no z Markiem Walczewskim, Zbigniewem Zapasiewiczem, Andrzejem Łapińskim i tak dalej, i tak dalej. Otrzymała pani nagrodę za debiut na festiwalu Teatru Telewizji w Olsztynie. Wszystko było przed panią, prawda? Tutaj była pani młodą bardzo osobą, 20-paroletnią i nagle zapada decyzja, że wyjeżdża pani za ocean. Jak to było? Co panią? To nie było nagle, to było tak, że ja po prostu czułam przez skórę, że powrót do komunizmu, czyli stan wojenny, jakby sprowokował, że świat artystyczny stanął zupełnie w posadach. I niestety godzina policyjna i to, że trzeba było milicyjna wtedy nawet. No właśnie milicyjna, godzina milicyjna, dokładnie. I to, że trzeba było uciekać z tego teatru bardzo wcześnie i szybko wlecieć do domu i to, że granice są zamknięte i to, że ja czułam się zupełnie jakby uwięziona wszędzie, uwięziona. Poza tym strajk aktorów w telewizji. Bojkot telewizji. Tak jest. Także myśmy po prostu, ja jako młoda aktorka czułam się bezsilna i czułam, że niestety to nie jest ten świat, w którym ja mogę zaistnieć albo chcę być. Dlatego, że to jest bardzo polityczny świat, w którym ja nie chciałam żyć. Ja nie chciałam żyć w neokomunizmie, czyli w tym świecie, gdzie Jaruzelski jest władcą i panem na garnuszku Rosji. Także zdarzyło się to, że dostałam propozycję do Stanów Zjednoczonych i wtedy moi rodzice powiedzieli, słuchaj, pojedź i zobacz, no sprawdź. Ale propozycję aktorską, tak, propozycję, która zresztą trwała, żeby dostać wszystkie dokumenty i żeby to trwało cały rok. No ale całe szczęście w 1982 roku w grudniu wyjechałam i całe szczęście ten Moshe Mizrahi jeszcze zrobił, był przy, to się nazywa pre-production, to jest reżyser, który zresztą ma Oscara za Madame Rosa ze Simon Sivera, znakomity reżyser, no film się nie udał, znakomici ludzie zamieszali i Tina Sedgwick, która jest świetną aktorką dzisiaj, żoną Kevina Bacona, ona grała główną rolę wtedy, po raz pierwszy wjeżdżaliśmy do Auschwitz, po raz pierwsze zdjęcie jakiekolwiek w życiu odbywały się właśnie tam, to był film o II wojnie światowej, War and Love, ja grałam ciocie. I muszę powiedzieć, że po prostu jakby tak, no to był inny zupełnie świat, ale ten świat mnie wciągnął. Wciągnął mnie dlatego, że dostałam rolę w tych soap operach, te telenowele, które jeszcze wtedy, kolejne, które wtedy w Polsce jeszcze były w ogóle daleko przed nami. Ja już wtedy byłam gwiazdą i nagle w New York Times taki artykuł się ukazał, akcent w soap operach. I to właśnie byłam ja. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że jednak gdzieś zaistniałem i że gdzieś nie potrzebowano, że była ta postać, która dobrze sobie radziła w tych soap operach. W końcu z jednej, której mnie ukatrupili, do drugiej leciałam. I tak to się jakoś... Kapitanie do zabicia po prostu. No tak, a potem jak już wyjechałam z Nowego Jorku, dlatego, że to była kwestia jakby prywatna, chciałam się uwolnić od pręgierza bycia żoną genialnego muzyka jazzowego, w którym ja nie miałam już jakby powietrza dla siebie i wyjechałam do tego Los Angeles. No a pani, ja to mogę tak osobiście bardziej. Pani tak? Michał Urbaniak nie kryje tego, że pani po prostu go pokroiła na kawałki emocjonalnie. Mówi, że pytał panią
gwiazdką i nagle odchodzi mi ta ochota bycia tą wielką gwiazdą w Hollywood i nagle się okazuje, że jestem w ciąży. Ale te role, które pani grała, te tak, filmy wspaniałe, tak? Tak, tak. Misja no, specjalna, tak, tak, zasady walki. No tak, tak. I tam są to są główne wielkie filmy akcji, w których ja się tak strasznie cieszę, że Kuba Morgenstern tak mi wtórował, mówi: Liliana, tak się cieszę, jestem na twojej premierze filmu z Krystianem. On mi dał przecież nagrodę debiutancką, właśnie tę nagrodę aktorską w Olsztynie za Abigail. To właśnie był Kuba Morgenstern. On wierzył we mnie od samego początku i taką kwintesencją tego było zagranie u niego w filmie ostatnim Mniejsze zło. Zagrałam tam dziennikarkę i pamiętam, że to było taka nasze zwycięstwo moje i Krysi Morgenszternowej, bo Krysia mówi: Liliana, przecież ty nie zagrałaś na jego u Kuby. Ja mówię: no tak, no to musisz. Ja mówię: no dobrze, ale jak? No poczekaj. No i się okazuje, że potem jest jakaś rola, znalazła się. I do dzisiaj, no kocham ją tak strasznie, dlatego, że to jest kobieta, która wszystkim dobrze życzy, że to jest kobieta, która była u boku wielkiego, wspaniałego mistrza, który był bardzo, bardzo lojalnym, wspaniałym, genialnym człowiekiem, ale takim bardzo skromnym, nadmiernym. Wobec talentu, który posiadał. I ja mówię: Krysiu, ale ja tak strasznie chciałam zagrać w jakimś filmie, dlatego, że ja go bardzo kocham. I kocham jego filmy, no przecież też wzrastałam. Tu jest Wajda, tutaj jest Kuba, prawda? Także to było cudowne, że nam że nagle mi się to akurat udało, prawda? Ale on wtórował mi w tej karierze taki zagraniczny, gdzie nagle Donald Sutherland i Ben Kingsley jesteśmy przy czytaniu pierwszym w filmie The Assignment. Czytamy pierwszy raz scenariusz i nagle okazuje się, że nie ma aktorki, która ma długi monolog i że poprosili, żebym ją zagrała. Więc ja gram tą całą niesamowitą rolę, której nie dostałam, bo gram inną. I nagle po tym czytaniu podchodzi do mnie Donald i mówi: ty musisz zagrać tę rolę. Przecież genialnie to zrobiłaś. Ja mówię: dlaczego? I mówię: no przecież genialnie to zrobiłaś. No ja wiem, ale mąż mi tego nigdy nie da. Dlaczego? No dlatego, że ona gra nago. To jest rola, która cały czas gra nago. Mój mąż, tak czy inaczej, ten Krystian, on tak się strasznie denerwował, że ja jestem wyzwolona, że jestem aktorem. Jak trzeba, to się rozbiera, że w momencie, kiedy ja miałam się rozebrać w tym filmie, to on wziął dublerkę z silikonami. Ale proszę, nawet artysta, w końcu reżyser, ale też bywa aktorem, prawda? Nie jest w stanie pozbyć się takiej męskiej zazdrości mężowskiej. Tak jest. I bardzo kocha mnie ukłytrupiać. Wie pan, ile razy u niego w filmach albo umarłam, albo byłam electrocuted, czyli zginęłam poprzez elektryczne prądy, albo kula w łeb, albo wyleciałam gdzieś, albo mnie pobili tak strasznie, że po prostu ten Wesley Snipes już mnie nie mógł poznać na koniec. Ale może dzięki temu uwalniał napięcie i wszyscy pani. I moja mama mówi: dlaczego cię kręci z tyłu zawsze? Ja mówię: mamusiu, no nie z tyłu, 3/4. Ona mówi: to dla mnie z tyłu. Dobrze, ale ten moment pani kariery był już taki olśniewający, no i tu zapada kolejna decyzja, kolejny zwrot akcji następuje, mianowicie przeniesienie się z Los Angeles do Montrealu. Niestety, ale trzęsienie ziemi, a ja w 5 miesiącu ciąży z drugim dzieckiem nie pomogły w naszej decyzji, żeby zostać. W związku z tym wszystko, żeśmy cały dom spakowali i włożyli do przechowalni. I ta przechowalnia przez 10 lat istniała, dlatego żeśmy byli na walizkach cały czas, myśląc, że będziemy jechać, dlatego że jest film ze Schwarzeneggerem, że z Michaelem Douglasem i tak dalej, i tak dalej. Było mnóstwo tych filmów, które się nie wydarzyły. A w międzyczasie moje dzieci wzrastały w Montrealu i jakby się bardzo, bardzo w tym Montrealu jakby znalazły. No, poczuły się Kanadyjczykami. Chociaż Sebastian został urodził się w Los Angeles. No czuję się jakby w połowie Amerykaninem, bo pierwsze słowa jego to car. A dzieci też chcą iść w Państwa ślady? Nie chcą. Sebastian już jest całkowicie skończył szkołę filmową i robi znakomite filmy reklamowe. Jeden po drugim. W tej chwili jakiś niesamowicie duży. A następny będzie robił statusie w Grecji. Jogurt grecki, ale w Grecji, w Santorini. Kto nie chciałby pojechać? No, rzeczywiście. Do Grecji, żeby zrobić. Ale jogurt, który tam ma jakiś milion budżetu. Ja mówię: bardzo dobrze. Sebastian ma 25 lat i przygotowuje się do tego, żeby po prostu mieć bardzo komfortowe życie w tej chwili i będzie dalej kontynuować.
swoje życie, ponieważ kończył filmówkę i będzie reżyserem filmowym. A Natalia jest taką osobą, która na razie jeszcze nie wie, czego naprawdę chce w życiu, a ja robię dla niej film dokumentalny, który się nazywa Taniec Życia i chcę opowiedzieć historię mojej mamy, mojej córce. Tę siłę kobiecą, którą mi mama dała, że to dojrzewanie i to poczucie tego, że ja robię coś dobrze, dlatego że w momencie, kiedy przychodzi do mnie kobieta z tematem i ja czuję wenę, czuję, że to jest temat, który ja chcę zrobić i wiem, że w momencie, kiedy te emocje we mnie drgają, to wiem, że jest to silniejsze ode mnie, wiem, że kreatywnie się spełniam, chciałabym przekazać właśnie tym moim filmem tę siłę mojej córce, która jest w połowie, 23 lata jeszcze ma, znaczy w połowie w sensie, połowie Kanadyjką, a połowie Polką, ale która nie ma tego, tej siły jeszcze cały czas, jest taka, mówi, mama, ale przecież ty miałaś 3 małżeństwa, a nasza babcia tylko jedno, bo ona się, nie pamiętam, bo dopiero wkręciłam ten film, to mama jej powiedziała, że miałam jeszcze pierwsze, także nie martw się, córeczko moja, lecz wnusiu, moja kochana, możesz spokojnie przejść przez tych różnych, przez miłości, które cię doprowadzą do tej prawdziwej. Liliana Komorowska jest naszym gościem. Pani Liliano, co jest pani największym sukcesem życiowym? Moje dzieci. Nie, strasznie kocham. Nie, ale moim sukcesem życiowym może to, że radość kreowania. To jest dla mnie po prostu to, co ja kocham. Czyli w momencie, kiedy jestem na scenie, w momencie, kiedy czuję potrzebę bycia artystką. Bo artystka to jest duże bardzo wrażenie. To po prostu potrzeba kreowania. Wtedy jestem tą osobą, którą kocham być. I myślę, że ogromnym pani sukcesem jest to, że pani nigdy nie zrezygnowała z zawodu. Udało się pani grać i w Stanach Zjednoczonych, i teraz w Kanadzie. Opanowała pani do perfekcji język angielski. Świetnie mówi pani po polsku, w dalszym ciągu zna pani też rosyjski, o ile wiem. No i nauczyła się pani francuskiego. I gra pani po francusku, nie tylko w kinie, ale też i na scenie, prawda? Nie tylko w telewizji, ale też na scenie. Oczywiście, że to, że jestem aktorką, to, ale ja nie uważam, że byciem aktorką dla mnie było czymś, czego nie mogłabym. Ja w ogóle się urodziłam i moja mama i tata, bo mama jest choreografem i tata i zresztą reżyserem teatralnym, tata choreografem i artystą baletu. Ja miałam być solistką, miałam być wielką solistką baletu, ale niestety nie dane mi było to. W związku z tym u mnie w rodzinie jest tylu artystów, że nie mogło być inaczej. To po prostu jest już zapisane w mojej DNA, prawda? Zapisane jest we krwi. Czyli to jest tak naturalne, zupełnie jakbym się budziła rano i wdychała tlen. Także ja po prostu nie widzę, żebym robiła cokolwiek innego w życiu. I tak się dzieje, dlatego że jeżeli człowiek ma w sobie to parcie, tą siłę wewnętrzną, to nie jest w stanie nic innego robić, tylko to, co kocha. I właśnie ja robię to, co kocha. A gdyby pani miała cokolwiek poradzić teraz młodej aktorce, która nas słucha, to co by to było? To są listy napisane w Polsce i przysłane są uniżające. A tą oczywiście młoda aktorka, która chce zrobić wielką karierę, musi się przygotować na bardzo duże porażki, bardzo duże porażki, żeby nauczyć się siły wewnętrznej, która ją będzie prowadzić i która poprzez pasję doprowadzi ją do tego, że wszystkie te porażki są bardzo ważnymi szczeblami do sukcesu. Każda z nich jest doświadczeniem bardzo cennym, dlatego że się bardziej i lepiej uczymy na porażkach, żeby ten sukces osiągnąć, niż za szybkim sukcesie. I uważam, że praca jest bardzo ważna w tym wszystkim, dlatego że łatwo nic nie przychodzi, chyba że chcesz być głupią celebrytką. A to jest z kolei zupełnie inna forma jakby profesji, prawda? To nie jest profesja, o której ja mówię rzemiosło, ja mówię, jestem bardzo dumna z tego, że wyszłam ze szkoły teatralnej, dlatego że tam widziałam mistrzów. Uważam, że a szkołę teatralną pani ukończyła z wyróżnieniem. Dziękuję za przypomnienie, bo mama też mi mówi, Liliana, te medale. No w każdym razie
razie mówię, że należy bardzo, bardzo silnie, patrzeć na siebie, w lustrze i mówić sobie, że to jest to. Pani Jana Komorowska, aktorka polsko-kanadyjska, była naszym gościem, producentka filmowa, reżyserka. Bardzo serdecznie Pani dziękuję i trzymam kciuki za Pani projekty filmowe, za Pani filmy. Przypomnę, że film Ojcu jest dołączony do najnowszego biuletynu IPN-u i mogą go Państwo też obejrzeć. Joanna Sławińska, dziękuję bardzo. Autopromocja. Mądrzy ludzie używają często dwóch pojęć. Historia jest nauczycielką życia. Historia lubi się powtarzać. Tak jest rzeczywiście. Historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? Czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą w historię? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę o godzinie 13.30. Zapraszam do Wielkiego. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 23, czas na informację dnia. Prokuratura Regionalna w Łodzi przesłuchała w charakterze świadka Michała Tuska. Chodzi o aferę Amber Gold. Prawie 1150 razy interweniowali strażacy po nawałnicach, które przeszły nad wieloma regionami kraju. Wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin, bohaterem skandalu dyplomatycznego. Maja Borkowska, zapraszam. Prokuratura Regionalna w Łodzi przesłuchała w charakterze świadka Michała Tuska, syna byłego premiera. Chodzi o aferę Amber Gold. Podczas 5-godzinnego przesłuchania, które odbyło się w poniedziałek, śledczy pytali Michała Tuska o przepływ gotówki między firmą Amber Gold a spółkami grupy OLT, poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Pytanie to miało związek z prowadzeniem w toku którego badana jest kwestia przepisów pieniężnych Amber Gold do UEC lotniczych grupy Wolny. Temat kwestii rozwiązywania i transferu przeciwników pomiędzy wszystkimi spółkami, jak również przesłuchanie Michała Tuska nie przyniosło żadnych przełomowych ustaleń w sprawie. Śledczy nie wykluczają, że przesłuchają go jeszcze raz. Mają zamiar przesłuchać także innych pracowników nieistniejącej już grupy lotniczej OLT. Do 20 strażacy w całej Polsce wyjeżdżali prawie 1150 razy, by usuwać skutki nawałnic, które przechodziły i przechodzą nad wieloma regionami naszego kraju. Burzą towarzyszy bardzo silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, a lokalnie gradu. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier pan Ochrodczak, najwięcej interwencji było w województwach wielkopolskim 400 oraz kujawsko-pomorskim 350. Nie ma informacji, czy ktoś podczas dzisiejszych nawałnic ucierpiał. Meteorolodzy w związku z utrzymującymi się upałami zapowiadają, że gwałtowne burze mogą występować w różnych częściach kraju do soboty. Na najbliższą dobę IMGW wydał ostrzeżenia o burzach z gradem dla województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W Muzeum Powstania Warszawskiego publiczność obejrzała premierę spektaklu Iwana Wyrypajewa Dziennik czeczeński Poliny Żerebcowej. Z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Andrzej Seweryn odczytał fragmenty wspomnień dziewczynki z ogarniętego wojną groznego. Pytanie było bardzo przeszywające. Przedstawiło się z perspektywy dziecka, które przeżywa wojnę w Czeczeniu. Bardzo mocno się ona wyobraźnia. Przede wszystkim jest to wciąż bardzo aktualny tekst. Nawiązuje też do naszego powstania. Wiadomo, przecież dzieci skarczy się wojny. Przejmujące. Dzieci również musiały tak to tutaj u nas przyjmować i musiały bardzo szybko dorosnąć. Jestem zachwycona. Takie dojrzałe opisy, jak na 9-latkę. O tym spotkaniu ze śmiercią wielokrotnie bym nawiązywała w tej swojej historii. Jestem pod wrażeniem. Polina Żerebcowa od 9 roku życia przez 10 lat robiła osobiste zapiski. W tym czasie przez jej
przeszły dwie wojny czeczeńskie, pozostawiając je w ruinie. Dziennik czeczeński Poliny Żerebsowej zostanie wydany w Polsce w przyszłym roku. Spektakl będzie wystawiany do 5 sierpnia o godzinie 20 w Muzeum Powstania Warszawskiego w sali pod Liberatorem. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.1944.pl. Od kilku dni w rosyjskich mediach opisywany jest skandal dyplomatyczny, którego bohaterem jest wicepremier Dmitrij Rogozin, wiceszef rosyjskiego rządu. Zdążył już narazić się Rumunii, Mołdawii i, jak twierdzą, już w ogóle zbliżone do Kremla, także niektórym doradcom Władimira Putina. 28 lipca Dmitrij Rogozin leciał do Kiszyniowa, jednak do celu nie dotarł, bowiem władze Rumunii i Węgier odmówiły wpuszczenia jego samolotu w swoją przestrzeń powietrzną. Oficjalnie tłumaczono taką decyzję tym, że Rogozin znajduje się na unijnej liście osób objętych sankcjami. Reakcja rosyjskiego wicepremiera była dość gwałtowna. Wygrażając rumuńskim i węgierskim politykom, napisał na Twitterze: czekajcie gady na odpowiedź. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wpis wiceszefa rządu nie spodobał się jego zwierzchnikom politycznym i Rogozinowi przyszło usunąć obraźliwe zdania ze swojej strony internetowej. Jednocześnie oskarżył o sprowokowanie całej sytuacji szefa mołdawskiej partii rządzącej Władimira Płachotniuka. W odpowiedzi Mołdawia ogłosiła Rogozina persona non grata, co oznacza, że nie będzie mógł wjechać do tego kraju ani przejeżdżać przez niego tranzytem. Natychmiast decyzja Kiszyniowa została skrytykowana przez rosyjskie MSZ, które wręczyło notę dyplomatyczną mołdawskiemu ambasadorowi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Piłkarze Legii Warszawa grali z FK Astana w meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Z jakim skutkiem? O tym Andrzej Janisz. Tym razem Legia nie zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Odpadła dzisiaj. Odpadła na Łazienkowskiej w Warszawie, mimo że wygrała z Astaną 1-0. Jeden gol to za mało. Potrzeba było dwóch bramek. Legia mogła strzelić również tego drugiego gola, dlatego że w drugiej połowie była drużyną, która decydowała o tym, co dzieje się na boisku. Ale zdecydował ten pierwszy mecz. Przegrany źle, przegrany fatalnie, ma stanie 1-3 z tym golem w doliczonym czasie gry. 76 minuta, korner dla Legii. Kornerów było dużo. Zawodnicy Astany wygrywali jednak te walki w powietrzu. Tym razem pojawił się pol karny Jakub Czerwiński. W zakrucie dośrodkował Sebastian Szymański i po tym dośrodkowaniu trafił piłkę głową Czerwiński. Zdobył tego gola dającego jeszcze nadzieję. Było 20 minut, dlatego że sędzia przedłużył mecz o 5 minut, a później o dodatkowe 3 minuty. Legia miała przewagę, była pod bramką rywali, ale nie dała rady. W tym roku Ligi Mistrzów nie będzie. Trzeba będzie grać jeszcze o Ligę Europejską. Bardzo dziękuję za relację. Tymczasem pozostajemy w tematyce piłkarskiej. Napoli pokonało Bayern Monachium 2-0 w meczu o trzecie miejsce towarzyskiego turnieju piłkarskiego Audi Cup rozgrywanego w stolicy Bawarii. Gole strzelili Koulibaly i Czekierini. W pierwszym składzie Napoli na boisko wyszedł Piotr Zieliński, którego w 78 minucie zmienił Arkadiusz Milik. Robert Lewandowski spędził całe spotkanie na ławce dla rezerwowych Bayernu. A przed chwilą zakończył się finał tego turnieju. Atletico Madryt zremisowało z Liverpoolem 1-1 i wygrało w rzutach karnych 5-4. Dany Van Poppel z zespołu Sky wygrał piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. 130 km z miejscowości Nagawszczyna do Rzeszowa. Holender wyprzedził na mecie Słoweńca Lukę Mezgeca i Słowaka Petera Sagana, który pozostaje liderem wyścigu. Marcin Matkowski i Nenad Simonić odpadli w ćwierćfinale debla podczas tenisowego turnieju ATP w austriackim Kitzbichel. Polak i Serb przegrali z Białorusinem Maksem Mirnym, z którym Matkowski dawniej grał w parze, oraz reprezentantem gospodarzy Filipem Oswaldem 6-4, 6-7, 6-10. Tomasz Bednarek awansował do półfinału gry podwójnej tenisowego Challengera w Libercu. Polak i Dawid Pell z Holandii pokonali w 1/4 finału reprezentantów gospodarzy Dominika Kelowskiego i Robina Stańka 6-3, 7-5. Polscy siatkarze przegrali ze Słoweńcami 2-3 w sparingu podczas obozu w Spale. Oba zespoły przygotowują się do Mistrzostw Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w 5 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i w Szczecinie. Tymczasem Mariusz Brudel i Kacper Kujawiak pokonali Argentyńczyków Nicolasa Carpagoso i Juliana Amando Azada 2-0 w parażu o udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej, które odbywają się w Wiedniu. W tej fazie turnieju udział zapewnił sobie wcześniej Bartosz Łosiak i Piotr Kantor, którzy zwyciężyli w grupie G, oraz Grzegorz Fijałek i Michał Bryl, którzy zajęli drugie miejsce.
torze Hungaroring pod Budapesztem. Polski kierowca jeździł nowym bolidem tego teamu i z 74 przejechanych okrążeń jego najlepszy czas wyniósł minuta 19 sekund i 681 tysięcznych. Przypomnijmy, że Kubica walczy o powrót do Formuły 1, w której startował w latach 2006-2010. Yeah.
uważa zarówno metafizycznie, jak i rozpatrywania się psychologicznych, ale właśnie skierowana nie w stronę zbiorowości, jak w Polsce, tylko w stronę jednostki. Plus zbiorowość to jako zmiana modelu życia zbiorowego, czyli socjalizm na Zachodzie. Natomiast w Polsce myśmy mieli ten problem niepodległości cały czas i polski romantyzm różni się od wszystkich innych, tak samo zresztą jak polski pozytywizm, polski socjalizm, że cały czas tą wartością nadrzędną, wartością poszukiwaną jest niepodległość, to coś każdy walczy o to, czego nie ma. Myśmy nie mieli niepodległości, stąd niepodległość była na pierwszym miejscu. No myślę, że to jest jedna cecha naszej filozofii polskiej, cecha, dzięki której możemy mówić, że jest ta filozofia polska, a nie tylko filozofia w Polsce. A drugą cechą jest, myślę, że to nie jest syntetyzm. To dlatego, że myśmy byli w kulturze opóźnieniu, myśmy weszli do kultury chrześcijańskiej, gdy Zachód miał już i swoje literatury, i swoje właśnie filozofie, a myśmy wtedy walczyli z różnego rodzaju najazdami. Budowaliśmy państwo od podstaw gdzieś tam w puszczach, które trzeba było kadrzować, bo tam to państwo trzeba było tylko wybudować, ale obronić cały czas. A kultura polska była taką kulturą troszeczkę zbieraną, trochę ciułaną z tego, co było w Europie, ale to miało pewną zaletę, dlatego że myśmy dostali w prezencie tak na tacy, jednocześnie to, co na Zachodzie się pojawiało stopniowo w odstępach 100 lat, 200 lat, myśmy to dostali. Macie, patrzcie, tyle było fajnych filozofii, coś sobie wymierzcie. Myśmy to albo robili, albo po prostu próbowaliśmy robić syntezę. Pierwsza udana synteza, i to taka, która przeskoczyła inne modele, to była prosta filozofia prawa. Bo przed tym samotnym literom, jeżeli będziemy chciały się o nim bardzo powiedzieć. Natomiast polska filozofia prawa rzeczywiście była tą, która była znana, uważana w Europie, zwłaszcza na synodzie Konstancji. Ta filozofia była krokiem do przodu w porównaniu z koncepcjami średniowiecznymi, nawet rzymskimi, aczkolwiek też była nadbudowana na prawem rzymskim. Ale mówię to po to, żeby jedną rzecz wskazać, mianowicie może być filozofia zapożyczona, w tym wypadku filozofia prawa, która istniała przed nami, filozofia romantyczna oparta na Hegelu, który też istniał wcześniej, ale jeżeli to zostanie rozwinięte, na zasadzie ucieczki do przodu, tak jak w Polsce Hegelis, to nagle robi się z tego coś oryginalnego, coś, czego tam nie było. Hegelis jest filozofią opartą na logice, na błędzie rozumu. Nasi historycy filozofii, filozofowie też zakładają, że to jest trochę mało. Jest ta sfera uczuć, sfera wyobraźni, wychodzą do tego hegelizmu już od strony krytycznej. Już żeby go przemodelować, żeby zrobić z tego filozofię człowieka pełnego, a nie tylko model racjonalizmu dopasowywanego do dziejów na zasadzie takiego walca, teza, antyteza, synteza na trzy pa, że cała historia i wszystko się tak w tym rytmie walca intelektualistów rozwija. Mamy taką wiedzę, która troszeczkę trentowska, Sergio Postle, Magdaleny, Sergio Magdaleny lubi filozofię romantyzmu. Oni wszyscy gdzieś tam korzeniami oczywiście tkwią w Hegelizmie. Ale to już nic. Upadę. Ja akurat w tym dniu byłbym obowiązkowy konferencji, ale mam zajęcia z studentami, więc myślałem, że studentami i oczywiście z ogromną wdzięcznością to podparcie. Pozdrawiamy księdza profesora Kodęcza. Przyjemna, to jest w tramwaju.
że wspominamy Warszawę, Pragę. Chciałem zadać panu ministrowi pytanie na temat Puszczy, ale nie tylko, bo tam jest pan minister, wiceminister środowiska i także chciałem zadać pytania, które wcześniej wybywał pan profesor Szybko na Radiu Maryja, zadawałem także, ale odpowiedzi nie uzyskałem, tak. Raz zostałem zaproszony do biura pana profesora, które poselskie ma tutaj blisko mojego miejsca zamieszkania. Zaprosił na rozmowę na ten temat, ale byłem, pan pisał dane, oddzwonił, ale niestety już bardzo długo czekam, nic się nie dzieje, więc pozwolę sobie zadać pytanie o parki krajobrazowe. Myślę, że to jest pan minister dobrym adresatem. Tutaj w Otwocku jest Mazowiecki Park Krajobrazowy, bywam w różnych regionach w Polsce, gdzie także są różne ścieżki, szlaki, miejsca do zwiedzania na terenie parku krajobrazowych. Słuchałem wykładu profesora Tobolskiego, gdzie wyszlał znaczenie wielu takich regionów parków krajobrazowych. I mam wrażenie, że te parki pozostały na zapomnieniu, że są jakoś tyłkowo. Boję się, że będą zanikać, na inne cele będą przeznaczane. Nie chcę tu w szczegółach, bo też na terenie parku mogę jakieś obserwować. Patrzę na mapę, w granicach widzę podzięte na działki. Domyślam się, jakie będą dalsze losy tych działek. Generalnie chodzi mi o politykę ministerstwa wobec parków krajobrazowych, których jest wiele w Polsce. Są niezwykle cenne, wiele z nich może nie wszystkie, ale na pewno są perełki i niezwykle cenne miejsca. Czy jest jakaś polityka tworzenia nowych parków narodowych, tych właśnie krajobrazowych? Wiele się mówiło na temat kilku miejsc, szczególnie kilku parków krajobrazowych, które mogą być przekształcane, ale to także ucichło, nie wiem. Generalnie chodzi mi o politykę Ministerstwa Środowiska w sprawie parków krajobrazowych i mam nadzieję, że zyskam odpowiedź. Teraz pan mówił o, tu pozwolę sobie wtrącić, że pan mówił o społeczności lokalnej na terenie właśnie Otwock, Celestynów, lasy remontowały drogi, które były wcześniej dostępne dla głównie lokalnych społeczności. Teraz po wyremontowaniu pojawiają się znaki zakaz wjazdu. Taką praktykę obserwuję także w innych miejscach w Polsce. Drogi letnie, które były dostępne dla mieszkańców, są tam znaki zakaz wjazdu. Są wyłączane. Obserwuję to co najmniej trzy. Przykłady mogę nie wymieniać, ale znam. Tutaj taka polityka. I teraz co do Puszczy. Znam to doskonale, bywam z żoną bardzo często, mamy rodzinę, działu wierzę. Tu moje zdanie jest takie, że leśnicy plus botanicy na pewno starszą zwalczą chodnika, bo pewnie jak pan doprowadziła do stanu, jak się tam spacerowało, to widok opłakany tych zniszczonych drzew, więc moje zdanie takie, że to było leśników. Specjaliści botanicy na pewno potrafią w jakimś tam czasie przywiązywanie do drzew, to ja to negatywnie odbieram. Natomiast był w tej chwili wyrok, nakaz Trybunału Europejskiego. Mam pytanie, dlaczego
skoro proszą tylko o wstrzymanie prac, tam na chyba jakiś niedługi czas, to dlaczego tego nie zastosować? Nie kosztuje wiele wstrzymanie prac. Będzie to dobrze odebrane, a poza tym my w tym Trybunale prawdopodobnie niedługo będziemy potrzebować jako Polacy także wsparcia, bo tak jak prezes Kaczyński mówił o odszkodowaniach, prawda? No to to przez Trybunał prawdopodobnie odbędzie. Chyba no, tą powagę tego Trybunału myślę, że trzeba wzmacniać, a moim zdaniem niewiele kosztuje takie wstrzymanie tych prac, skoro będzie dobrze udokumentowane, no to trzeba stawić spokojnie, że Trybunał rozstrzygnie tu na korzyść. Ale samo czy to takie trzymanie tej pracy jest aż tak nie do zrobienia. Tu moim zdaniem to jest akurat błąd, że można to zrobić. To tyle. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Nie będzie powstał Chrystus Maria zawsze. Bardzo dziękuję panu Zbawicowi. Jestem wdzięczny, że pan jest tak mocno zaangażowany w ochronę przyrody. Gdybyski park rejonowy jest to obszar szczególny. Wiadomo, że jest on jakby częścią pierścienia Warszawy, zielonego pierścienia Warszawy. I tutaj jest na jego terenie bardzo kilka ciekawych rezerwatów, między innymi rezerwat imieniem Króla Ochobieckiego. Ten park ma dosyć dużą powierzchnię, bo to jest z tego co wiem, to chyba około 16 tysięcy hektarów. Park narodowy Miejski Park Narodowy ma do porównania około 10 tysięcy. Występuje tam około 60 gatunków chronionych. Jeżeli chodzi o